zobacz później. Dobry z Mumbai lecimy samolotem na sam koniec południowy Indii do Trivandrum. Trivandrum niegdyś stolicy maharadżów Travancore. Jest to stan Kerala. Stamtąd dalej przemieszczamy się busikiem na rajską plażę do miejscowości Warkala. Pani gdzie? Na plaży, proszę. My to co? To ja proszę pana, jestem Warkala Beach. Warkala Beach proszę pana. My tu nieraz bywamy. Stan Kerala, w którym znajduje się plaża Warkala, jest to część Indii o najgęściejszym zaludnieniu. Stan o najwyższym poziomie służby zdrowia. Stan, gdzie średnia długość życia wynosi 73 lata i jest tylko 19% analfabetyzmu. W przeszłości ta część Indii była poddana kolonizacji Brytyjczyków, Holendrów i Portugalczyków. Na tym terenie posadowiło się bardzo wiele odłamów religijnych, jak i organizowanych z przepychem świąt religijnych, a także festiwali kulturowych. Thank you.
basenu w okolicach świątyni. Pobudowana w Warkali świątynia Sri Janaradana ma ponad 800 lat i jest głównym miejscem pielgrzymek w stanie Kerala. Drzewie jądrowca zawiesza się lalki, które są prośbą o płodność i dziecko. Tu jest miąż. To jeden schowaj. Wysuszyć.